Cześć, witam wszystkich na moim kanale. Zademonstruję Wam dzisiaj wkrętarkę. O co chodzi z tą wkrętarką? Ponieważ jest akumulatorowa, jedna i druga. Akurat żaden akumulator w nich nie działa. Obie są zepsute. Także postanowiłem przerobić sobie wkrętarkę. Drugą, którą mam zepsutą. Z możliwością podpięcia do akumulatora samochodowego. Zobaczcie, to jest kabel. Wiadomo, że to nie będzie zbyt wygodne rozwiązanie, ale wkrętarka, która leży bezużyteczna, do czegoś jeszcze może się przydać. Także dorobiłem tutaj dwa przewody, znaczy przewód jeden plus minus, takie żabki polskiej produkcji. Wyrzuciłem akumulator. Może Wam pokażę, jak to wygląda w środku. W środku były takie blaszki, które stykały się z akumulatorem z tej wkrętarki. Także wyrzuciłem akumulator. Przylutowałem dwa przewody do tych przewodów od tych blaszek, które były zasilające do silnika tej oto wkrętareczki. Pokażę Wam, jak to działa. Mam tu akumulator samochodowy. Także tak, mamy tu plus. Tu mamy minusa. Teraz zobaczcie, wkrętarka działa. To jest 18-woltowa akurat wkrętarka, ale świetnie daje radę na 12-woltowym akumulatorze. Działa bez problemu. Już taką jedną zajeździłem, bełtając akurat klej do płytek. Szybko nie padła, powiem szczerze. Kupiłem kiedyś taką wkrętarkę w Niemczech za 50 euro. Też akumulatory padły, więc ją przerobiłem na przewód zasilający z akumulatora samochodowego. I tak, mamy wiertło. Nie wiem, możecie tym wiercić, rozrabiać masę. Działa świetnie. Bezużyteczny sprzęt stał się sprzętem użytecznym, może mało wygodnym, bo trzeba tachać za sobą akumulator z przewodem, ale wkrętarka działa i nadal można jej używać. Na tym akumulatorze samochodowym, jeśli będziecie mieli dobry, to możecie spokojnie, bez ładowania akumulatora, korzystać z tego bardzo długo, naprawdę. Nie wiem, może ze 2 miesiące używałem, mieszając klej, żeby akumulator się rozładował. Także tak, tyle na moim kanale. Jeśli ktoś chce, to może sobie przerobić taką wkrętarkę, leży mu gdzieś tam w gratach i używać ją ponownie. O, coś mi spadło w mojej rupieciarni. Ale myślę, że spokojnie się komuś przyda taki patencik. Pozdrawiam. Dzięki za oglądalność. No i życzę sukcesów w przeróbkach własnego sprzętu. Cześć, trzymajcie się, hej.